No bo Monemwazja jest właśnie o tam. Byliśmy już w trzech źródełkach i wszędzie... Jakbym był jakimś władcą, to sam bym podbił to miasto. Mieliście kod policji z Monemwazji. Przewodnik podłączony. Dzień dobry, dzień dobry. Jak pamiętacie, ostatnio jechaliśmy do Monemwazji. Czy dojechaliśmy? No niestety, nie dojechaliśmy jeszcze do Monemwazji, ale dojechaliśmy na plażę, skąd mamy piękny widok. Plaża Kastraki. Paweł, dojedziemy do Monemwazji. Cześć, oczywiście, no bo Monemwazja jest właśnie o tam, za nam. O tam, tylko że z drugiej strony tej góry. Piękne miasteczko. Wszyscy, których spotykaliśmy, musicie jechać do Monemwazji. No to jedziemy, że nam się zeszło już tydzień, albo dwa, albo i miesiąc, ale może w końcu dojedziemy. Plaża Kastraki też jest piękna, dlatego zostaliśmy tutaj sobie przez dwa dni. Jest kawałek lasu, więc mamy trochę cienia. Tak, super jest. Plaża jest piaszczysta, więc no to też jest fajne. Nie no, miejscowa rewelacja. Brakuje tylko wody i prysznica i toalety, już by było po prostu luks torpeda. Prysznic jest, tylko nie działa. Ale mamy jeszcze pieska, gdzieś tutaj sobie no, leżał w cieniu. Z nami tutaj piesek. Tylko piesek to jest taki, słuchajcie, cwany lis. No, fajnie to powiedziałem. Piesek, cwany lis. Że o, jak tylko ktoś przyjedzie i tam mu pomerda jakimś żarełkiem, to już nas opuszcza. A, już nas opuścił. No, ale tak to śpi cały czas z nami i przebywa z nami non stop, nie? Ale już gdzieś tam wypruł. No dobra, nieważne. Miejscówka jest fajna jeszcze z jednego powodu. Z tyłu, za vanem, za tym laskiem, na wzgórzu wznosi się antyczne miasto Epidavros Limira. Wczoraj tam byłem, pochodziłem. Bardzo fajnie, piękny widok. Jeszcze jest tutaj porzucony autobus. No ale to zobaczycie na Instagramie, fotki Monia wstawi. A my już się zbieramy i jedziemy. No, lecimy do tej Monemwazji w końcu. Jesteśmy już w Monemwazji. Słuchajcie, mamy problem. Nie możemy nigdzie znaleźć wody. Byliśmy już w trzech źródełkach i wszędzie jest ta woda, ale jest bardzo słona. Także, no cóż. To może to samo, co z wieczorem byśmy gdzieś nabrali. Pojedziemy. No nie, no niedobra jest ta woda, nie nadaje się. No trudno, będziemy szukać. Znaleźliśmy miejsce parkingowe u podnóża skały, pod którą znajduje się Monemwazja. Bardzo dużo miejsca tutaj jest na brzegu morza. No. Także lecimy. Jesteście gotowi na Monemwazję? Bo my tak. Nie, Monia? Ależ mi się podoba ten Mercedes. Kiedyś takiego będziemy mieli. 4x4 kaczuszki. Zanim udamy się do Monemwazji, ukrytej pod tą skałą, kilka słów o tej skale właściwie, która powstała w 375 roku w wyniku trzęsienia ziemi. Wtedy to skała odłączyła się od lądu i pozostawała wyspą aż do VI wieku. Dopiero w VI wieku Bizantyjczycy połączyli tą skałę groblą i dzięki temu można się było tutaj przedostać. W 1971 roku dopiero powstał most, dzięki któremu przejechaliśmy tu ciapkiem. Znaleźliśmy domek. Chyba moglibyśmy w nim zamieszkać, jak wam się podoba. No, taras. Tylko, że jakby sztorm był. Zejście do morza. Czadowo. Monemwazję założyli Grecy w 583 roku. Na tym ciężko dostępnym terenie znaleźli schronienie przed ludami słowiańskimi napływającymi z północy. Nazwa wzięła się od dwóch słów. Monemwazja, czyli jedno wejście. Bo do miasteczka prowadzi tylko jedna brama. Wow! Ale tu pięknie! Ale tu jest pięknie, szliśmy ulicą, nic nie było widać. Miasto rzeczywiście jest ukryte. Nie dziwię się, że dawało schronienie Grekom. Ale nie tylko, bo było też takim punktem strategicznym między wschodem i zachodem. Dzięki czemu na przełomie wieków stało się takim głównym portem handlowym,
Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Monem Wazja podzielona była na dwa miasta, górne i dolne, jak to bywało w tamtych czasach. Górne to była fortyfikacja, koszary, stacjonowało tam wojsko, a na dole kwit handel, tak jak dziś. Dalej restauracje, kwitnie. Mnóstwo kupców przybywało w te rejony, ponieważ no, było to atrakcyjne miejsce do zawiązywania nowych umów i transakcji handlowych. No my jesteśmy właśnie w tym dolnym mieście, Castros, stare miasto. Jest tu po prostu cudownie, te kręte, wąskie uliczki, ten kamienny bruk, no. Tak. Powiem szczerze, że jakbym był jakimś władcą, to sam bym podbił to miasto. Takie jest piękne. A dużo władców je podbijało, no. Bo zmieniali się. Około 700 lat rządzili tu Bizantyjczycy, później byli Wenecjanie, Frankowie. Tak, także działo się tu naprawdę. Aż na koniec Turcy Osmańscy. Podbili cały ten rejon i zaraz wam powiemy, co się działo dalej. Za panowania Turków osmańskich miasto zaczęło podupadać. Coraz mniej ludzi tu mieszkało, wszyscy się wyprowadzali. No, handel po prostu zamierał. A pod koniec XIX wieku i później jeszcze po otwarciu kanału Korynckiego po prostu straciło na swoim znaczeniu położenie tego miejsca. No i popadło w zapomnienie. Podoba mi się, jak w niektóre budynki wklejone są, widać tutaj jeszcze z czasów antycznych, marmurowe elementy. A tam na górze mamy najlepszy dowód, że panowali tutaj Wenecjanie. Ich znak, skrzydlaty lew. Kolejny dowód z antycznego świata. Ościeżnica, która kiedyś była w jakimś dużym budynku. Od 1911 roku górne miasto jest puste, niezamieszkane, a w tym dolnym mieszka kilkudziesięciu mieszkańców, kilka rodzin i widać, że prężnie działają. Kościółki są tu ozdobione kwiatami, więc nie wiem, czy to pozostałości jeszcze po Wielkanocy, czy robią to na co dzień. Jest sporo sklepików, restauracji, hotelików w tych krętych uliczkach. No i co chwilę wyłania się taki piękny placyk, jak na przykład ten. No to drzewo oliwne to ma na pewno kilkaset lat, a może i tysiąc albo dwa. Znalazłeś, Paweł, dom dla nas? Tak, ten mi się wydaje. Fajnie piwnica jest zachowana. Otóż wyobraźcie sobie, że piwnice w tych domach, w Monem Wazji, podejrzewam, że w innych domach również tak było, to zawsze na dole, wiadomo, najchłodniej, był jakiś składzik, ale w każdym domu była cysterna. Zbierano wodę deszczową. A tutaj jest piec i tu chyba była kuchnia i jakiś właśnie... Nie, 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 Monika, to nie jest piec. Nie? No nie, no bo piece zawsze były na... W pierwszym piętrze, a na drugim piętrze mieszkała rodzina. A w piwnicy zawsze była cysterna. Tak jak tutaj. Każdy dom zbierał deszczówkę. Obecnie cysterny zostały zaaranżowane na takie malutkie restauracje. Zapraszam. Obecnie na niepowtarzalny klimat w tym miejscu na pewno ma wpływ mnóstwo restauracyjek, takich jak widzicie za mną. Po prostu każda wolna przestrzeń wypełniona jest stoliczkami, klimatową atmosferką. Monika, czy to nie jest cudowne? Cudowne. Każda nas woła, żeby w niej usiąść, ale my chcemy tu jeszcze pochodzić. Tak, bo jeszcze mamy dużo dochodzenia, musimy wejść jeszcze na... Na górę. Na górę, na górne miasto, zobaczyć, co tam się dzieje. Nie wyjdziemy teraz na słonko, bo kamerka jest ustawiona na cień, a jakbyśmy wyszli na słonko, to zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Więc jesteśmy prześwietleni? A to taki, na marginesie. Krótki epizod z nagrywania. Przed chwilką pokazywałem tą taką ościeżnicę, ja to nazywam ościeżnicę, taką do drzwi marmurową. Okazało się, że była ona umieszczona w XII-wiecznym kościele.
To jest właśnie to. Leży sobie gdzieś tam teraz na boczku. No niestety niektóre domy nie znalazły sponsorów i powoli się rozpadają. Całe miasto otoczone jest murami, no a za murami można sobie odpocząć, poopalać się. Może my z Moniką też z tego skorzystamy. Labiryntem tych krętych uliczek stromo pod górę udajemy się do górnego miasta. No, stromo pod górę. Jak tu ktoś podbijał tą mieścinkę, no to rycerze to tu mieli niezłą jazdę. Nie mieli lekko. O Boże, jeszcze tak wysoko. Jeszcze tylko parę zawijasów, Moni. Na górne miasto weszliśmy tylko dlatego, żeby zobaczyć kościół Hagia Sofia. Byliśmy w Stambule, w Hagia Sofia, więc porównamy sobie, czy są podobne, czy może nie. No, teraz z tego miasta zostały tylko ruiny, fundamenty, brukowane uliczki. No i tylko nasza bujna wyobraźnia może sobie to wszystko przedstawić, jak to wyglądało w tamtych czasach. No i słuchajcie, tyle wrażenia na darmo. No, może nie zupełnie na darmo, bo widoki są piękne, ale niestety kościół Hagia Sofia zamknięty. No Hagia Sofia ta jest dużo mniejsza niż ta w Stambule, taka bardzo, bardzo mała miniaturka. No tak, ale chcieliśmy zobaczyć te malowidła na ścianach z XII wieku, no bo z tego okresu pochodzi ta budowla. No ale cóż, no. Niestety, ale szlak był piękny, warto tutaj wejść, żeby chociaż się przejść tym kamiennym brukiem. Widoki po prostu... cudowne. Oszałamiające. No i co? Będziemy powolutku zmierzali na dół. Bo tak to jest, jak się wejdzie na górę, to trzeba zejść na dół. Stwierdziliśmy, że po całym dniu łażenia, po tych schodach wszystkich, należy nam się dobry posiłek. No i zamówiliśmy sobie tradycyjne jedzenie. Tu jest fava, czyli taka pasta z cebulki i z grochu, z oliwą, z cytryną. Placek ze szpinakiem. To są kotleciki takie z ciecierzycy. No i oczywiście sałatka grecka. No jestem w szoku, że w takim miejscu, z takim widokiem jest tak tanio, bo w sumie za to wszystko będzie jakieś 26 euro, no plus piwo. Jestem bardzo ciekaw, jak smakują właśnie te kotleciki z cieciorki. Chrupiące, przepyszne. Koperek w środku, no jakie zarąbiste. Fava, słuchajcie, do chlebka z tą cebulką, z oliwą, to jest po prostu mistrzostwo świata. Monika, tu masz jeszcze sosik, zobacz. Mhm. No to proszę cię bardzo, to jest pewnie czosnkowy jakiś jogurtowy. Jogurt. To wygląda jak tureckie gozleme. Cienkie ciasto, w środku szpinak, tylko takie mniej tłuste jest trochę. Zobaczymy, jak smakuje. Jeszcze posypane serkiem. Elegancko. Oczywiście większe dla mnie, nie? Tak. Jak smakuje jak gozleme? No podobnie, ale tak jak mówiłam, takie mniej tłuste jest. Ale no, też ma taki, fajnie. Znaczy serem jest posypane, tamto miało taki ser w środku. Ale dobre. No i odkryliśmy nowe, jakieś tam przekąski greckie. Monemwazja nas całkowicie rozłożyła na łopatki. Wydaje nam się, że jest to miejsce, do które trzeba odwiedzić. Tak, dokładnie tak to właśnie jest. Przepięknie po prostu. No, klimatyczne restauracje, budynki, uliczki. No, sami widzieliście. No.
To chyba najpiękniejsze miasteczko nie tylko na Peloponezie, ale wydaje mi się, że w całej tej kontynentalnej Grecji jak dotąd. Tak, jak dotąd tak. Chyba, że są jeszcze jakieś perełki, o których my nie wiemy. No, także my wracamy teraz do Vana zmęczeni, ale usatysfakcjonowani. No i słuchajcie, po powrocie zastaliśmy liścik od policji z Monenwazji. Myśleliśmy, że to mandat, ale to jest mapka. No i stoimy w tym miejscu, tu jest dwójeczka, tu jest czwóreczka, trójeczka. Dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, no parking, czyli nie można tu stawać. Jedyne miejsce jest w tym miejscu, gdzie jest port. I taka niespodzianka, tak. Ale kulturka, bo nie butikę, tylko mapka. Czyli najpierw jest takie pouczenie. W sumie nie wiem czemu, może to jest po prostu dla osobowego, aczkolwiek stoi trochę też kamperów. No nie wiem. Zajmujemy normalne miejsce, jedno, pojedyncze, bo akurat no tyłek mamy tam w morzu. Specjalnie tak stanąłem, no bo jak widzicie w tym miejscu, no tak, nie chciałem stawać, bo musiał dwa miejsca zająć. No a stanąłem w tym miejscu, żeby dupka na kamolki się wysunęła. No. Ale nic, i tak już stąd jedziemy, więc dobrze, że mandatu nie dostaliśmy. Bye bye, Monenwazja, bye bye. Jak widzieliście, przywitał nas dziś piękny wschód słońca. Wczoraj szukaliśmy wody, byliśmy w kilku miejscach. No i słuchajcie, był problem w tej okolicy, bo wszędzie woda była albo słona, albo odsalana, więc ona też miała taki dziwny smak, nie nadawała się do picia i myślę, że nawet też nie nadawała się do mycia. Ale wreszcie finalnie znaleźliśmy miejscówkę. No i takie miejscówki to jeszcze nie mieliście, zobaczcie na to. No kurde, mamy normalnie podłączenie wody. Na dziko, do kranu. Woda jest pyszna, górska, testowana i dzięki temu, że ją mamy, ja muszę czyścić teraz ptasie gówna. No oprócz tego, że czyście ptasie gówna, to jeszcze sobie uprałem spodnie i koszulkę. Lusterko jednak w Mercedesie Sprinterze idealnie pasuje na moje krótkie spodenki. No a jeżeli chodzi o ptasie gówna, no to staliśmy na tej miejscówce w lasku i po prostu no tak nam, nie wiem, jaskółki, wróbelki zasrały Vana. Że jak zaptały. Jechali, zaptały, no. Że sraki nam zaptały. Tego w ogóle praktycznie tak się ciężko usuwa. Ja już tamtą połówkę umyłem, ale normalnie, słuchajcie, to tak pozasychało. No i najgorsze, że też zaptały maskę. No. A to czasami po prostu wżera się w blachę. Dokładnie. A że w Sprinterze blacha jest bardzo delikatna. Dlatego trzeba to czyścić, bo mogą zostać odbarwione te elementy, gdzie tam jest kubka, te miejsca. Będzie więcej ciapek. Ciapek będzie miał więcej ciapek. No on i tak ma teraz białe. Zielone nawet. Powiedzieć wam jeszcze, jakie kolorki są w kubce? No, a tu mamy, proszę bardzo, bieżącą wodę. Przewodnik podłączony. Jest kranik. Tak po prostu, pośrodku niczego. Przy jakiejś dróżce prowadzącej do małego monastyrku. Może tam później się przejdziemy. Może. W końcu udało nam się dostać piękną mapę Grecji. Mamy tu właśnie cały Pelopones i mogę wam teraz szybko zupdate'ować, gdzie w ogóle byliśmy. A więc Nafplio pojechaliśmy do Drepano, tutaj byliśmy w Didymie, w tych okolicach, potem na Metanie w tym miejscu, a potem zjechaliśmy znowu na dół, do Leonidio, gdzie spędziliśmy święta wielkanocne, pojechaliśmy do wioski Kosmas, Geraki, totalne zaskoczenie, i w dół zjechaliśmy do Monenwazji. Gdzie byliście razem z nami? W sumie to wszędzie byliście razem z nami. Później pojechaliśmy do Agios Fokas, gdzie jesteśmy teraz, w tym momencie. O tutaj. Także jak widzicie, Peloponnes jest dosyć duży. Zjechaliśmy półwysep Argolicki. Teraz jesteśmy w Lakonii. Został nam jeszcze półwysep Mani.
i Meszyński. Także jeszcze kawał drogi przed nami, a czas nagli. My planujemy dalej naszą podróż. Mamy taką zagwozdkę, bo mamy super dwa miejsca, w których chcielibyśmy pojechać. No ale nie wiemy, czy jechać do obydwu, czas nas goni, więc no tak musimy jeszcze się nad tym zastanowić. Jak się domyślacie, co to za miejsca, to dajcie znać w komentarzach. No ale już będziemy kończyć tego vloga, dalej tu sobie porządkujemy, pracujemy, odpoczywamy w tym pięknym miejscu. A z Wami widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie nasz kanał, kto jeszcze tego nie robi, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Hej! Hej! I leć od razu. Zanim opowiemy Wam... nie. Spoko? Tak smętnie trochę, nie? Bardzo smętnie, bo się zestresowałeś, jak Ci ktoś ścisnął tyłek. No szkoda. Większość greckich miast złożona by. Nie greckich, tylko...